Cześć, witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym odcinku Deserek.TV. Dzisiaj troszeczkę w innej scenerii, jest piękna, słoneczna pogoda, więc postanowiłem dzisiejszą zapowiedź nagrać w ogrodzie. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na poradnik wideo, w którym pokażę, jak zrobić lody cytrynowe. Przepis jest bardzo prosty, jest to jeden z najprostszych przepisów na proste i smaczne lody domowej roboty. Zatem zapraszam na jogurtowe lody cytrynowe. Pracę nad naszymi lodami cytrynowymi rozpoczynamy od wyciśnięcia soku z 2 lub 3 cytryn. Następnie do wysokiego naczynia lub garnka dodajemy jogurt, śmietanę, cukier, puder oraz wyciśnięty sok z cytryn. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, dokładnie miksujemy przez około 2-3 minuty, aż cukier rozpuści się. Na sam koniec dodajemy 50-75 gram czystego alkoholu. Dodanie alkoholu spowolni proces powstawania kryształków. Ponownie wszystko jeszcze raz dokładnie mieszamy, dokładnie miksujemy. Tak przygotowaną masę lodową przelewamy do pojemnika z przykryciem i odstawiamy do zamrażarki. Wyjmujemy po 40 minutach i dokładnie mieszamy, rozbijamy kryształki lodu, które powstają. I tak co 40-50 minut tą czynność będziemy musieli powtórzyć. Gotowe lody spożywamy bezpośrednio po przygotowaniu. Nie polecam wkładać ich ponownie do zamrażarki, gdyż zostaną zbyt mocno zmrożone. Więcej ciekawych przepisów znajdziecie na naszej stronie www.deserek.tv. Serdecznie zapraszam do odwiedzin oraz subskrypcji naszego kanału.